jak znamy niestabilność polskich nastrojów, jak znamy to, jakimi sposobami można było rozwalać tutaj partie i nawet dość stabilne rządy, jakimi sztuczkami, jakimi modami, jakimi falami emocji, to wiemy, że i katastrofa smoleńska, i te taśmy spokojnie by wystarczyły ileś tam lat temu na rozpiżenie tego wszystkiego w drzazgi, gdyby ten układ PO-PiS nie był aż tak stabilny, no oparty aż na tak wyraźnej wzajemnej niechęci i lojalności. Gdyby, nie wiem, taśma Rywina teraz się pojawiła, to nie byłoby gdyby była taśmą, gdyby była taśmą mającą skompromitować PO, to mogłaby nie zadziałać tak, jak zadziałała wobec SLD. Zresztą ja niedawno robiłem wywiad z Leszkiem Millerem dla Dziennika Opinii Krytyki, gdzie on tak się w pewnym momencie rozmarzył, powiedział, że no, gdyby on odtworzył tę sytuację tak, jak Tusk to może zrobić, to w ogóle by się nic nie stało, bo ta taśma dużo słabiej uderzała realnie w niego jako premiera i w pewne elementy rządu, niż niektóre taśmy obyczajowo, w dodatku nie wiadomo, czy one się jeszcze nie będą dalej pojawiały, ich jest 900 godzin, a taśma Rywina była jedna i wiadomo było, że na tym się skończy. Nawet taki scenariusz cały rozpisał. Ja wychodzę i mówię, że nieważne, co tam powiedziano i kto, ale ważne, kto nagrał i dlaczego. Być może to jakieś zewnętrzne siły przez te osoby, instytucje przemawiały. Moja partia by mnie wysłuchała i posłuchała, a jakby ktoś próbował chodzić do prezydenta Kwaśniewskiego, żeby mnie obalić, to by został wyrzucony z tej partii. Krótko mówiąc, rozmarzył się, że chciałby, żeby SLD wtedy się zachowało tak, jak PO się dzisiaj zachowuje, bo jak twierdzi, dotarłby wtedy spokojnie do wyborów, a prawdopodobnie z takimi wynikami gospodarczymi, jakie miał, by je wygrał, albo by ich nie przegrał, także nadal SLD by zostało jako ta bardzo silna formacja, a zostało totalnie rozwalone, no więc jest różnica oddziaływania. Słabsze moim zdaniem, jeśli chodzi o taką mocną obyczajówkę, materiały uczyniły wtedy więcej szkody politycznej, właściwie zniszczyły nie tylko Leszka Millera, bo i Kwaśniewskiego, i Adama Michnika, jakby cały triumvirat niechcący został rozwalony, cały ten układ polityczny, a teraz ciągle jeszcze zastanawiamy się nad tym, czy jednak nawet PO nie przetrzyma tych taśm, więc no układ Kaczyński-Tusk doskonale się samo zaspokaja.